Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj tak sobie pomyślałem, że chciałbym pojeździć troszeczkę online. Tak sobie pomyślałem. O, a co? Dobra, mam jeszcze trochę czasu, mogę tutaj pogrymasić. Mam Skyline'a, AWD. Ale wezmę sobie Audisę AWD. Dobra. No, mogę w końcu zmienić samochód. Dobrze, bo ten nie był stuningowany i ja się tak w nim nie za dobrze czułem. A wiem, że to Audi jest fajnie zrobione i fajnie będzie mi się nim jeździło. Cały czas ja jestem typowym NFS-owcem i cały czas chcę nacisnąć gdzieś tutaj przycisk od nitra, jak się tam spychają. Wow! O kurde. Dobra, można schować sobie jednak listę. Tylko innym guzikiem się chowa. Wow! Okej. Okay. No z przodu jedzie ten Challenger, Dodge Challenger chyba. On mi się też podoba. On jest z tych starszych. Ale to jest właśnie fajne. Jeden jedzie sobie tym Challengerem, drugi jakimś tam BMW, trzeci tak jak ja, na przykład Audi RS4. Z tyłu ktoś jeszcze innym w ogóle samochodem. Ha, jest taka różnorodność. A też każdy z tych samochodów prowadzi się troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że wszystkie prowadzą się tak samo. Moja Audica ma napęd na 4 koła i troszeczkę będzie bardziej ospała na zakrętach. Jednocześnie powinienem lepiej sobie poradzić w terenie. Teoretycznie. No dobra, skracamy trochę drogę. Inni tego nie zrobili, ale ja zrobiłem i może wyjdzie mi to na zdrowie, oby. Chyba, że spotkam jakąś niewidzialną ścianę. Na razie jakimś cudem trafiam. O. Dobra, to jest... Co ja? Gdzie ja wjechałem? Tutaj chyba się jakoś wyjedzie. No dobra. Pokazało mi nową drogę. Jeszcze mogę kawałek na przełaj przejechać. Spoko, ale i tak jestem zaskoczony, że ja jako pierwszy wpadłem na taki pomysł, aby jechać na przełaj. Ale to chyba nie był dobry pomysł, bo tutaj jest autostrada! A my przez autostradę nie przejedziemy chyba, bo tu są jakieś takie płoty. Cholera, cholera. Trudno. Nie wiem, no spróbuję. Może akurat to jest autostrada bez tych płotków. Ale w Fordzie chyba mają płotki te autostrady tutaj. Oj, oj, oj. O, a jednak nie. No to super. Możemy przejechać. Ale chyba nie będę pierwszy, bo się tu trochę rozwalę. I się wcześniej też rozwaliłem. Tak czy inaczej, jakbym przejechał to dobrze, a szło mi naprawdę dobrze na przełaj, no to bym dojechał jako pierwszy. I bym się chyba spuścił, no bo to jest jednak wygrać w czymkolwiek, w jakiejkolwiek konkurencji z takimi hardkorowymi graczami, to jest nie lada wyzwanie. Ale to nic, ważne, żeby się dobrze bawić. A, troszeczkę ciemno jest w tej porcie. To jest taki moment, nie wiem czy to jest zachód słońca czy wschód, teraz chyba wschód. Jest taki moment w tej porcie, że właśnie albo jest zachód, albo wschód, kiedy... jest bardzo ciemno, kiedy te światła jakby nie działają jeszcze w samochodzie, nie są włączone i wtedy ciężko się jakby rozeznać, gdzie się ma jechać. O. Tutaj jest jakiś coś, się przejedzie chyba trochę. Wow, 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 wow. A tu jest jakaś droga naznaczona, znaczy nie naznaczona, ale ona sobie tu jest. Bo nie wiem co to jest. Są jakieś pola. Teraz zahaczyłem o drzewo. Ale nie będę chyba ostatni. Dobra, ktoś już dojechał, bo zostało 30 sekund na dojazd. Chyba dostaje się jakieś punkty doświadczenia za dojazd w ogóle na miejsce. Oj, oj, oj. Jedź, 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 jedź. Tak, napęd 4x4. Jakbym miał tutaj napęd tylko na tył, no to bym się już tam kopał i kopał i kopał. A tak to pięknie. No i dobra, dotarłem. Fajnie. Dostałem, a nie, jednak dostaje się punkty doświadczenia za dojazd na miejsce. Spoko. I kolejny wheel spin, kolejny poziom. Ja nie wiem, ja tych wheel spinów, tych poziomów, to ja na tym online tyle nabijam, że to jest szok. Dobra, wyścig pierwszy z czterech. Lecimy. Lecimy czy nie lecimy? Czekamy chyba na kogoś. Zobaczymy, jak mi pójdzie w Audi RS4. Ja mam tutaj naprawdę świetną przyczepność. Napęd na 4 koła. I powinienem na prostych odstawać pięknie. A tym bardziej na takim szutrze jak tutaj. Powinienem mieć przewagę nad samochodami z napędem na tył. Natomiast samochody z napędem na tył powinny mieć przewagę nade mną na zakrętach. Tak czy inaczej, moje Audi jest zrobione pod mój styl jazdy, bo sobie długo się z nim bawiłem.
i chciałem, żeby... O, ty gnojko! To ten się tak spycha! Nawet jak był ze mną w drużynie, widzicie jaki lamer? Haha! Nawet w Fordzie się zdarzają. O, proszę go. Taki cwaniaczek. No ale moje Audi nie da tutaj za wygraną, jest to jest naprawdę szybki samochód. Dobra. Wow, trochę mnie rzuciło, no właśnie, to jest problem samochodu z napędem na 4 koła, że troszeczkę na zakrętach może być problem, ale da się to opanować, da się do tego przyzwyczaić na tyle, że może być w porządku. Oj, 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 oj. Troszeczkę lepiej mi to hamowanie wyszło niż przeciwnikom. Kurde, jestem zaskoczony, ja jestem takim niedzielnym graczem w Forzie Horizon i muszę przyznać, że jak na niedzielnego gracza idzie całkiem dobrze. Jestem na trzeciej pozycji wśród graczy, którzy mają spędzone w tej grze dużo, dużo godzin. Ale trzeba też brać pod uwagę, że no każdy ma tutaj inny samochód. Ten na przykład jedzie z przodu Challengerem, którego rzuca na w każdą możliwą chyba stronę. Ja mu współczuję, bo widzę, że ma spore problemy, aby opanować się samochód. I wiem, bo te klasyki sportowe, muscle cary się prowadzą w tej grze tragicznie. Trzeba naprawdę nad nimi zapanować, umieć zapanować. No i zdecydowanie koleś ma gorszą trakcję ode mnie i próbuje mnie spychać! O ty dziadu! Wallrider robi, no nie! No dobra, ale w jego przypadku to jest, jak widzimy, bardziej korzystne. Zrobił wallrider i jeszcze jest z przodu. W niektórych grach obijanie się w ten sposób o ściany jest bardzo, bardzo karalne z tego względu, że te ściany są jakby takie bardzo szorstkie i bardzo, bardzo dużo prędkości się traci. On nie miałby szans w innej grze, aby zrobić takiego wallrider tak, z takim sukcesem, żeby jeszcze być na pierwszej pozycji. To jest przedostatnie okrążenie. Udało mi się, obijając też o ściany w sumie, zdobyć drugą pozycję i walczę o pierwszą z samochodem, który przypomina mi auto policyjne pościgowe z Blues Brothers. Okej. Druga pozycja trochę rzuca, ale naprawdę Audi się spisuje pięknie. Jestem zadowolony mega. Hamujemy, hamujemy. Najpierw hamujemy, potem skręcamy i wyszło to pięknie. Z bardzo dużej prędkości udało się wyhamować. Prawie, że wchodząc dobrze w zakręt. Tamten koleś, no po prostu, co, bokiem, no bo inaczej on nie wyhamuje tym klasykiem swoim. Okej, tutaj trzeba tak troszeczkę dokładniej, no na zakrętach jest tragicznie tym Audi. Niestety, nawet nie dodając gazu na zakrętach nie da się specjalnie tym skręcać. No i jest ociężały. Ale też dzięki temu nie jest nadsterowny. Niektóre te samochody z napędem na tył są nadsterowne, jeśli się ich dobrze też nie dostosuje. No to jest też kwestia wszystkiego. To jest też kwestia przystosowania. Pięknie, druga pozycja. Zobaczcie, jakie oni mają poziomy. Ja, co za sukces. 6 km do celu. Nie wiem, jak tutaj by można było sobie skrócić, ale zdaje się, że... Zdaje się, że można tak pojechać. Tak, przez rondo prosto. I wow. Okej. I super. Pojadę sobie asfaltem, tam nie będę już za bardzo skracał. Czemu każe mi zawrócić? The hell? No, ten GPS w grze nie działa zbyt dobrze, ale wyprowadził mnie tak jakby na autostradę. Goni mnie coś naprawdę szybkiego, co to jest? Nie wiem, jakaś Honda chyba, tak to wygląda, na jakąś Hondę? Zaraz, to Mercedes, ale jakoś dziwnie pomalowany. Jak on zapieprza. Wow, zakręt, nie lubi zakrętów, moja Audica. Ale tamten chyba też ma problemy z zakrętami. Dobra, robimy ogromny łuk. I driftem. Wszedłem nawet całkiem ładnie. No dobra, gdzie to jest? Teraz tutaj, tu trzeba skrócić, a nie... O, ktoś już tam obczaił, że to można skrócić jeszcze lepiej niż ja. Jak on to zrobił? Ej, to nie jest... Co to za samochód? To jest ta Z4 chyba. Okej. Ciężko mi się tą Audicą skręca, ale ja wiedziałem, że tak będzie.
samochód jest za to dobry na prostych. Tak, to jest... Co to jest? Ja nie wiem. To jest Mercedes Z4? Cholera, co to jest? Chyba Mercedes. No ja już straciłem rachubę. Ale dojechałem na miejsce. 5000 punktów doświadczenia. I zaczynamy kolejne zawody. To już nie będzie wyścig. Zaraz kolejny poziom wbije. Masakra. O kurde, ja jestem tym. Królem. Ja zaczynam jako król. Cholera, wylosowało mnie. No super to, ale to i tak ktoś mi zaraz pewnie tą koronę odbierze. Dobra, lecimy. I tak, jak ja mam koronę, to jest podobnie jak w The Crew. Jak ja mam koronę, to nie widzę innych graczy na mapce. Oni mnie tylko widzą. Także jak najlepiej, jak najdłużej mieć koronę. Wow! Wow! Okej, gdzie tu jechać? Między drzewami. O, super. Nie, tak miało być. Na szczęście mam nawet 4x4, ale mi nie pomógł za bardzo. Dobra, on ma teraz ochronę jakby przez kilka sekund. No, gdzie mnie tu atakujesz? To jest Ferrari jakieś. Ja mam takie szczęście, że mam tutaj napęd 4x4 i o właśnie, i następny samochód z napędem 4x4 zdobył prowadzenie, zdobył koronę i teraz ja go tutaj, teraz ja go dużo, to imię po ludzku, chodź tu koleżko. Nie, oddawaj koronę! Dziękuję! Na razie, ja sobie zawracam. Tak, napęd 4x4 naprawdę bardzo się przydaje w takich warunkach. Ja postaram się jechać tutaj dookoła mapki. Zobaczymy, czy to dobra tak... Co? Kto mi zabrał? Jakim cudem? Przecież nikt mnie nawet nie dotknął. Jak to tak? Serio? Nie mam... Nie, ja mam koronę. Ja mam koronę, no o co chodzi? Ja myślałem, że ktoś mi zabrał koronę, ale ja jestem królem dalej. To świetnie. Ustek nie ogarnę. Dobra, spokojnie. Jedziemy dookoła mapki. O nie, nie mogę wyjechać za te granice. I niech oni sobie tam, nie wiem, próbują mnie dotknąć czy coś. Oni ganiają cały czas tamtego, a ja tu sobie w międzyczasie wygram. Bardzo dobrze. Już minutę 14 mam koronę. Goni mnie... A nie dogonisz mnie. Zabrał mi? Nie zabrał, haha. Skaczą tam, uuu! O kurde. Prawie bym się zderzył z kimś. Pierwszy raz prowadzę w takich zawodach, to jest ekscytujące. Wow, przeskoczyłem przez jakąś dziurę. O, ale mnie Mini Cooper załatwił. Gdzie on jest? Tutaj, widzę go na mapce. Dobra. Tak, ty się tam będziesz ten kręcił, bo ty masz tylko napęd na tył. A ja mam tu Audice Quattro. Idź spać, koleżko. Gonimy tego miniacza. Chodź tu, miniaturko, jesteś moja. O kurde, o nie! Mam jeszcze koronę? O, dotknął mnie. Znowu ten miniacz głupi. Gonimy go. Wszyscy tu driftują, a moja Audica nie, moja Audica się trzyma, tak samo jak ten blower tutaj. I chodź, jesteś mój, koleżko. Jesteś mój. O, ale go dorwał! Co to za... To jest to Mitsubishi, co ja chyba miałem. Nie, ja też go dorwał. O nie. Dobra. Jest mój. Oh yeah! I pięknie, to właśnie uwielbiam w Audicy. Jak ona się cudownie zbiera, to jest koniec świata. Chyba jakiś ten drugi król chce mi odebrać moją koronę, bo mnie zaczynał tam gonić. Dobra, goni mnie ten blower chyba, a ja tu robię tak. I przelecił! Przeleciał! O nie! O kurde, mało brakowałoby się... By się... O, fuck, oddałem sam koronę! Ja cię nie mogę! Koleś miał szczęście dosłownie i to jest ten policjant z Bus Bladers! Chodź tu! Zabrali mu już, za wolny jest! Co on tutaj chciał osiągnąć z samochodem z napędem na tył? Tutaj trzeba mieć quattro, bitches! Ile czasu zostało? 5 sekund! Będę pierwszy! Jo, wygrałem! Ładnie, jesteś królem kierownicy! Ole Wania! Nigdy nie wygrałem jeszcze w tym trybie w online! O, teraz ja... Co to jest?
Nie pozwól, żeby cię dotknęli zainfekowani gracze. Aha! Na tym to trzeba uciekać jakby. I zainfekowany jest ten kolej z najniższym poziomem. No ja cię nie mogę. Dali jakiegoś świeżaka jako zainfekowanego. On nie może mnie dotknąć. Jesteś zdrowy. Na razie. Musisz koniecznie unikać zainfekowanych graczy. Aha, czyli jak oni się zderzą z tym zainfekowanym typem, to każdy będzie wtedy zainfekowany. Nie wiem jak to działa. Czy będzie można się leczyć czy coś? Tu jest ten koleś zainfekowany, ale chyba nic nam nie grozi. No tam będzie się kręcił w kółko. Ale czy kogoś dotknie? No wątpię. Bo to jest świeża, kurde, dali najsłabszego gracza. Tamten w ogóle jest AFK. Nie rusza się i wszyscy chyba wygrają, ja nie wiem. Ile tu czasu trzeba nabić? Bez kitu! Gość jest AFK, pewnie czeka, aż mi się sesja wczyta. O! Wyszedł z gry! O kurde, inny koleś jest teraz zarażony! Wylosowała gra innego typa. O jest, 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 tam jedzie. Dobra, to ja chyba muszę się od niego oddalić, bo ja nie chcę, żeby on mnie dotknął. No i tak, i on jest zainfekowany, i jemu się teraz czas nie nabija i pewnie kto będzie miał najdłuższy czas, ten wygra. Tylko że jak wszyscy będą egzekwo, no to będzie lipa. Nie wiem jak to. Wtedy jakieś losowanie albo dogrywka. Czy zagramy może w bilarda, albo w karty, czy w marynarza, nie wiem kto ma wtedy wygrać. Tak czy inaczej, no myślę, że to jest trudno kogoś tak trafić. Ale w sumie łatwiej, nie wiem, szukać jakiegoś frajera spośród grupy niż polować za królem, który jest jeden. Tak to... O! Już jest dwóch zainfekowanych, czyli kogoś musiał tam trafić. No i właśnie, ich jest coraz więcej. Więc później... O! Już jest trzech. Więc to jest chyba na tej zasadzie, że... To jest taki last man standing, o. Jest czterech już zombiaków, im się ten czas nie nabija, ale oni muszą dotknąć tych pozostałych, tak myślę. My ich też na mapce nie widzimy, trzeba się ukrywać gdzieś tutaj. O dobra, jedzie zainfekowany i tam jest drugi i tam jest też trzeci i jest czwarty, dobra. On mnie nie dotknie, bo ja się tak łatwo nie dam, ale chyba rzucą się na mnie na pojedynczego gracza. Tak, jeden na mnie zawrócił i jest już pięciu zainfekowanych. O, nie, napęd 4x4, bitches! Nie! O nie! Wow, brakowało. Kurde, no. O, goni mnie ten z napędem. O, ten blower chyba. On próbuje mnie zaatakować. Cholera, ja tu muszę wykręcić gdzieś, tutaj. Wow! Goni jeszcze. Goni mnie, ja pierdzielę! Próbuję atakować. Znaczy ja nie chcę atakować jego, nie, on mnie próbuje atakować, ale gdzieś tam się zablokował, świetnie. Dobra, zostało dwóch. Wszyscy są zainfekowani, wszyscy są zombie. O nie! Przegrałem. Dotknął mnie jakimś cudem. Jak to się stało? Co się dzieje? Dobra, chyba przegrałem. Znaczy, będę może na drugiej pozycji. Nie wiem, tu ilość trafionych graczy też się jakoś liczy, czy co? Czy dostaje się więcej punktów? No nie, no jestem drugi. Na pewno grasz w tę grę po raz pierwszy? No, gram po raz pierwszy w tę grę. Znaczy, wiedziałem, że tutaj trzeba tak grać, no to jest intuicja. Ale to było fajne, emocjonujące, nie powiem. Swoją drogą, nie wierzyłem, że... Skąd ja mam tyle kredytów? Milion nagle? Ja niedawno kupiłem jakiś zajebisty samochód, to już mam milion. Podoba mi się ta wieczorowa pora. Teraz te samochody... Tak kontrastują te lakiery na samochodach i bardzo ładnie błyszczą. Ja nie wiem, no wydawać się mogłoby, że konsola Xbox One jest taką słabszą konsolą, no nie? Ale jak się patrzy na właśnie Forzę, która nigdy się nie zacina i działa perfekcyjnie, no to masz wrażenie, że ta konsola jest naprawdę świetnie wykonana. A ta grafika naprawdę w tej grze jest na poziomie tych najlepszych gier wyścigowych. Chyba lepszą tylko grafikę widziałem w Need for Speedzie Rivalsie, naprawdę. Tam ta grafa robi też niesamowite wrażenie, ale
Ona, nie wiem, tam nie ma aż tak dużego otwartego świata jak tutaj. Tutaj ten świat jest większy, zdecydowanie więcej samochodów jest. I są te samochody fajniejsze, są to stare samochody, są to klasyki, są to takie samochody jak Golf MK1. No jest w czym wybierać, tak? No, nie ma zresztą co porównywać NFS-a do Forza, to są dwie różne gry. Tym bardziej, że Forza, no w sumie Need for Speed też ma już jakieś swoje lata, ta seria ogólnie, tylko że z NFS-em jest tak, że coraz robi to jakaś inna ekipa i może mniejszy budżet jest na to przeznaczany, nie wiem, no. Tak to ja widzę jako gracz i fan NFS-u, że no nie jest to... nie robi ta gra takiego szoku jak kiedyś, jak robi na przykład Underground. Wszedł Underground, nigdzie nie było takiej gry jak Underground. Wszedł Underground i Korzy mówi, what the fuck, co to jest, łeb urywa. No ale taki był kiedyś poziom gier ogólnie, no nie? A Forza, jak wychodzi Forza, zawsze to jest wydarzenie. No, zawsze to jest coś nowego. Ale okej, wracajmy tutaj do gry. Jestem w klasyfikacji generalnej na pierwszej pozycji. To niesamowite, bo jak wspomniałem, jestem niedzielnym graczem w Forzie. I udaje mi się wygrywać z takimi graczami, którzy naprawdę jest niepojęte dla mnie, jak to tak się dzieje. Czy na jakichś cheatach gram, czy auto-aimie, nie wiem. Audi RS4 daje radę, tak czy inaczej. Taki nubek jak ja jest sobie na pierwszej pozycji. Dobra, czekamy na rozpoczęcie zawodów. Teraz chyba będzie wyścig. Dobra. I gaz do końca. Piękny start! Subaru WRX zostało z tyłu, bo jest AFK. Wspaniale! Lucek na prowadzeniu, to jest ostatni wyścig, teraz się rozstrzygnie, czy wygram te mistrzostwa, czy też nie. Czerwony Mini Cooper właśnie mnie wyprzedził i dogania mnie tutaj Mercedes, chyba CLK, nie chcę skłamać. Jestem pod wpływem emocji i naprawdę bardzo łatwo się pomylić w tej sytuacji. Jestem oblężony przez przeciwników i mogą się tutaj stać teraz różne rzeczy, ale nie poddajemy się, walczymy do końca. Jest tutaj jeden mój kompan, dokładnie przy mnie. Próbował mi coś tam spychać, ale mogły być to lagi. I teraz to jest chyba sprint, więc walka jest na wysokim poziomie. Nie ma co odrabiać na następnym okrążeniu, bo mamy tutaj tylko jeden możliwy przejazd. Jest dosyć ciemno, walczę z Mini Cooperem, który naprawdę pokazuje, co ma pod maską. Nie żałuję koni mechanicznych, wciska gaz do końca, ale coś nim zarzuciło, coś ma problemy z opanowaniem samochodu i w tym momencie to jest szansa dla mnie, aby wyrobić sobie prowadzenie. Nie dać mu złapać tunelu aerodynamicznego zaraz za mną, nie dać mu wygrać, walczyć o swoje najwyższe punktowanie i trochę zarzuciło, trochę mam problemy z opanowaniem samochodu, ale to mnie właśnie jeden z moich kolesi uratował. To jest właśnie gliniarz z Blues Brothers. Gonię teraz Mercedesa. Czy można tutaj skrócić? Oj, strzeliłem, że tak. Na szczęście na żyletki udało mi się zaliczyć punkt kontrolny i próbuję teraz wyprzedzić Mercedesa, ale nie chcę ryzykować podejścia od zewnętrznej, żeby nie ułatwiać mu ewentualnego ramowania. Moja Audica ma naprawdę bardzo dobre przyspieszenie na prostej. Udało mi się pokonać Mercedesa, który również źle wziął teraz zakręt i wyleciał z asfaltu. Jadę zaraz za moim kolesiem, który pięknie wchodzi driftem. Opanował ten swój samochód perfekcyjnie. Mercedes wykorzystał moją pomyłkę. Mała kraksa spowodowała, że straciłem drugą pozycję, ale i tak jest nieźle. Trzecia pozycja, druga w drużynie, to jest dobra opcja. Teraz są ostatnie metry naszego wyścigu, ostatnie zakręty, jeden lekki i łagodny w lewo i drugi i dwa jeszcze w prawo. Jeden będzie ostrzejszy, drugi taki lżejszy, lekko driftem. Dobra, i teraz atak na Mercedesa. Czy uda się dojechać na pierwszej pozycji? Proszę bardzo, Mercedes skusił, ale co, próbuje ramować ostatnią pozycję. Nie zdobył drugiej pozycji. W ostatniej chwili Lucek zaatakował. Mercedes próbował, to jest SLK, tak na mnie. Mercedes próbował zaatakować, zbić mnie z drugiej pozycji.
Ale niestety mu się nie udało. Bo Lucek ma napęd 4x4 w swojej Audi RS4. I zdobył drugą pozycję. Prawdopodobnie będę pierwszy w klasyfikacji generalnej. Zdobyłem praktycznie tyle samo punktów doświadczenia, co mój rywal największy, który jest w klasyfikacji generalnej jako drugi. Czy udało nam się wygrać? Udało nam się chyba wygrać. Nie spojrzałem, nawet nie patrzyłem, jestem pod wpływem emocji. To co się tu dzieje, to jest dosłownie magia. Moja audycja stunigowana przeze mnie, zrobiona pod moje jakieś tam wymogi, zdobywa chyba mistrzostwo, zaraz się dowiemy. Zdobyłem chyba ze 3 poziomy teraz, grając sobie. Tak, wygrałem mistrzostwa online z prawdziwymi koksami. I nawet ze sporą przewagą nad najlepszym graczem, który jechał Dodge'em Dartem. W mojej pięknej audycji. No jestem w szoku naprawdę, że udało mi się zdobyć zwycięstwo. Dostałem 30 tysięcy kredytów i dla mnie to wystarczy. I ja bym chciał sobie stunigować jakiś samochód, coś przerobić i przygotować na następny odcinek, żeby nim sobie pośmigać. Dzisiaj natomiast bardzo dziękuję Tobie, że byłeś na tym odcinku. Mam nadzieję, że spędziłeś miło czas. Zapraszam Cię na kolejne z Forzy Horizon 2. Na razie, pa pa. Ale jednak trzeba blisko podjechać. No dobra, to ja może pokażę jeden deathmatch w użyciu tego shotguna, jak on działa. Jest naprawdę bardzo mocny, ja już go sobie testowałem. Zresztą Robocraft jest to